urodziłem się na pracę. Z tym, że dokładnie nie pamiętam, czy to było w szpitalu Przemienienia Pańskiego, czy to było w domu mojej babci na ulicy Stalowej 25, gdzie wcześniej mieszkali moi rodzice. Więc albo w tym miejscu, albo w tym miejscu się urodziłem, w każdym razie na pewno na Pradze. No i z tą ulicą Stalową byłem do 11 roku życia związany. Najpierw tam u babci pod Stalową 25, gdzie zresztą później przez cały czas przychodziłem na podwórze, bo tam było podwórze takie z ogródkiem w środku, z tyłu jeszcze był taki sad owocowy. Więc od ulicy Stalowej był tak zwany front, gdzie tam mieszkali lepsi lokatorzy z właścicielem tego domu włącznie, którego nikt nigdy na oczy nie widział, bo on się z takim plebsem nie kumał, że tak powiem. Jak się wchodziło przez, znaczy od frontu było szereg, od ulicy Stalowej szereg sklepów. Jakie to były sklepy? Więc tam była na przykład mydlarnia, takie były panie nazywane mydlarkami. One, co zapamiętałem, co wszyscy wiedzieli, co nikomu nie przeszkadzało, one były protestantami, to znaczy nie były katoliczkami, były luterankami, ale ich wnuczek bawił się z nami na podwórzu. On mieszkał po drugiej stronie Stalowej. I do babci przychodził bardzo często i na podwórze, na którym była tam grupa młodych, to dzieci właściwie były. Więc był sklep mydlarek. Był sklep pana Herszka, który był starozakonny, do którego chodziłem kupować babci różne rzeczy. Pan Herszek zawsze jak wychodziłem już po zakupieniu towaru, mówił, niech kawaler przekaże moje uszanowanie babci. Ja usiłowałem go naśladować. I z jego córką i synem też bawiliśmy się na podwórzu i też nikomu to nie przeszkadzało, absolutnie. A nawet był wśród tych dzieci bawiących się na podwórzu, był także syn dozorcy, on był nawet najstarszy. I pan Herszek zawsze go prosił w piątek wieczorem, żeby on mu zapalił świecę, bo to się zaczynał szabat. Czy w piątek wieczorem zamykał wcześniej sklep? Tak, oczywiście, tak. On przestrzegał tych przepisów swojej religii, ale to nikomu absolutnie nie przeszkadzało i nikogo nie dziwiło. Ja zawsze chodziłem po minogi do pana Herszka i pan Herszek mi mówił, że my tego nie jemy, bo to dla nas są robaki. Ale ja wiem, że pańska babcia to lubi. I specjalnie dla polskich klientów? On miał wszystko. To był taki kupiec, jak to tak mówiono, taką dyktoryjkę humorystyczną, jak to, prawda, Jankiel sprzedaje w sklepie i przychodzi ktoś i chce zapałki. Jankiel daje zapałki, a ten klient mówi, ale ja chcę zapałki, żeby były łebki z tej strony. Jankiel mówi, Josek, chodź no tutaj. Pan chce, żeby łebki były z tej strony, idź przynieś takich. I Josek wychodzi za drzwi i wraca z powrotem z tym samym pudełkiem. Jankiel daje te zapałki odwrotnie i wszystko załatwione. Dobry kupiec. No właśnie. No to takie tak zwane szmoncesy, bo w Gwarze Warszawskiej było całkiem niemało słów pochodzących z jidysz albo nawet z hebrajskiego. Zwłaszcza ta hebrajszczyzna to była w tej gwarze takiej złodziejskiej, dintojra na przykład. To był taki sąd złodziejski. A słowo dintojra to jest słowo hebrajskie, oznacza sąd po prostu. Widzicie? To wycieczka szkolna. Ze szkoły powszechnej? Nie, z gimnazjum. Z gimnazjum już? Już mieszkałem w Śródmieściu. Dobrze.
Teraz w co żeśmy się bawili? Otóż właśnie. No więc głównie albo w Indian i kowboju, no bo poza tym chodziliśmy na filmy, na westerny, zapamiętałem nazwiska aktorów, którzy występowali w tych westernach. Ken Maynard, Tom Mix, to pamiętam jak dziś ich. Bo tam się za 25 groszy do tego domu żołnierza wchodziło na seans. Skąd taka popularność westernów wtedy wśród młodych ludzi? No bo strzelali, no, bo to zawsze chłopców pociągało, no bo coś musiało, jak nie w Indian i kowbojów, to była zabawa policjantów i złodziei. Ja jednego dnia byłem policjantem, ale drugiego dnia byłem złodziejem. Żeby prawie jak w życiu. To. No ale jakieś psikusy? Nie było psikusów. Nie było psikusów? Coś dorosłym się nie robiło? Pan stróż pilnował, żeby psikusów nie było. Jak coś mu się nie podobało, to szedł do babci albo do rodziców. I także porządek był. Psikusy tośmy robili na Żoliborzu. Aha, no to dobrze, a to niech pan powie chociaż jeden, dwa, trzy przykłady. No na przykład. Tam ta spółdzielnia była czteropiętrowa i na tych podestach piętrowych były wejścia do mieszkań naprzeciwko siebie. Na przykład zawiązanie drutem klamek z lekkim luzem i zadzwonienie tu i tu i rozmowa lokatorów, jak nie mogli otworzyć. No dokładnie, o coś takiego mi chodziło właśnie. No, ale to już wtedy miałem 16 lat. No tak, tak, dobrze, tak. Dobrze. No. I co jeszcze? Jeszcze jakieś przykłady? No, no ten taki najbardziej charakterystyczny chyba. Mhm. Prawda? No poza tym... A w szkole nauczycielom nie robiło się jakichś kawałów? No było, no. W gimnazjum Mickiewicza, które... Miało, mieściło się na Konopczyńskiego. To jest taka mała uliczka tu nad Tamką. Tam w tym gmachu w tej chwili jest jakaś szkoła zawodowa chyba. Ale po pierwsze Konopczyńskiego jest tam ciągle. To też tam było kilka pięter i była winda. Z tej windy oczywiście mogli korzystać tylko nauczyciele. Ale myśmy wypatrzyli, że jak prawda się wsiądzie do windy, uruchomi ją, ale stojąc na dole, szarpnie się drzwi, to winda stawała, bo wtedy się przerywało włączenie. No więc się wypatrywało moment, kiedy nauczyciel wsiadł. Szarpało się na chwilę, wsadzało się zapałkę i on zastawał na górze. Szczególnie jak miała być klasówka pewno. Nie, to już tak, to tak. Dopiero musiał przychodził woźny i go tam uwalniał. No tak, to jest właśnie dokładnie no. To, co miałem na myśli. No to, tak, a psikusy takie, więc na dużą pauzę wychodziło się na podwórze. No ten gmach szkolny to miał też chyba cztery piętra. Z tym, że okna ubikacji wychodziły na to podwórze. No więc duża pauza to tak... Bardzo często się zjadło śniadanie, zostawała torba. To się szło do ubikacji. Nalewało się do tej papierowej torby wody. Ona przez pewien czas tam w tej torbie się trzymała i wyrzucała się przez okno na tych uczniów, którzy byli na dole. To spadało z hukiem i rozpryskiwało się. No tak, później robiono to samo, tylko że z balonami na przykład. No tak.